Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz, podróżowanie, podróżowanie przez V. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj z uśmiechem na twarzy, żeby Was przywitać i powiedzieć Wam, że ten odcinek będzie poświęcony budowie kampera. Jest to kolejny z naszej serii budowy kampera, bodajże 12 albo 13. Udało się troszeczkę popchnąć robotę, ponieważ było okienko pogodowe, prawie dwa dni były słoneczne, no i udało mi się wejść na dach i zrobić parę rzeczy, ale to za chwileczkę Wam pokażę dokładnie, co zrobiłem. Zanim zaczniemy, mam dla Was takie króciutkie ogłoszenie. Otóż w związku z tym, że idzie sezon podróżniczy, coraz więcej osób zadaje nam pytania związane raz, że z budową kampera, a dwa z van life'em. Jak zorganizować van life, na co zwracać uwagę, gdzie pojechać. I tych pytań jest na tyle dużo, że pomyślałem sobie, że przypomnę, że wydaliśmy na ten temat książkę razem z Busem przez Świat. W zasadzie to Busem przez Świat wydało książkę Poradnik podróży samochodowych i van life'u. Jest to przepięknie wydana książka w twardej oprawie, bardzo duża, z ogromną ilością kolorowych zdjęć. Z tym, że no nie o zdjęcia tutaj chodzi. To jest poradnik, w którym jest zawarta 10-letnia wiedza Karola i Oli, a ta para podróżników od 10 lat jeździ po świecie, byli na wszystkich kontynentach i doskonale wiedzą, jak zorganizować sobie życie w podróży. No i zaprosili nas do udziału w tym poradniku i my mamy tam 90 stron poświęconych budowie kampera, czyli jak przerobić busa na kampera. Więc to jest taki początek, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle myśleć o van life'ie, o takim podróżowaniu, o kamperze, o kupnie kamperza, o przerobieniu busa na kampera, to ja proponuję, żeby rozpoczął po prostu swoją przygodę od przeczytania tej książki i zaznajomienia się z tematem, czy w ogóle taki styl podróżowania jest dla niego, ponieważ van life nie jest dla każdego, ale dla każdego jest też ten poradnik. Także wysyłam Was do naszego sklepu, sklep podróżowanie.pl, albo do Busem przez Świat, do ich sklepu i tam możecie zamówić tą książkę z wysyłką nawet za granicę. No to jest przepiękna książka. Także poradnik podróży samochodowej. Przypominam, że taka książka jeszcze jest w sprzedaży. A teraz Was zapraszam, pokażę Wam, co zdziałałem przez ostatnie kilka dni w naszym kamperze. Zacznę może od tego, co się pojawiło na naszym dachu. Mianowicie, już możecie zobaczyć, jest tam przepiękne, ogromne okno dachowe, 50x70, czyli bardzo duże okno, które jest usytuowane nad naszym łóżkiem, to znaczy tam będzie łóżko pod spodem, a obok jest wentylator Max Fan i jest to taki wentylator, który działa nawet wtedy, można go używać wtedy, kiedy pada deszcz. Poza tym można go włączać, wyłączać z pilota. Więc jest to bardzo duże udogodnienie. I niezwykle się cieszę z tego, że ten wentylator kupiłem, ponieważ chciałem kupić wcześniej ten sam, który mieliśmy do tej pory. Fantastic Vent. Ale cena mniej więcej jest prawie taka sama, może 100 złotych różnicy. Natomiast ten jest lepszy, no kurczę. No samo to, że jak pada deszcz, można włączyć wentylację. Oczywiście jest funkcja wwiewu i wywiewu. No i cichy też jest, więc na tą chwilę ja jestem z niego bardzo zadowolony. Przede wszystkim zadowolony, ponieważ widziałem u kogoś innego taki wentylator i się spisał. Będę budował łóżko. Miałem kilka opcji na to, żeby to zrobić. Jedna z opcji była zrobienie stelaża aluminiowego, tak jak TFN Turbo zrobił to Klimek. Ale są trudności w tym rejonie z kupieniem i ze spawaniem, zrobieniem, czas, pieniądze i tak dalej, jeżeli chodzi o aluminium. Więc pomyślałem też, że zrobię stalowe belki, ale muszę niestety oszczędzać wagę samochodu i liczyć, ponieważ w starym vanie to mogliśmy sobie pozwolić na stalowe belki, tutaj całą konstrukcję, która się spisuje świetnie i tam mogłoby przy 50 chłopów tańczyć na tym łóżku i to się nie zawali. Natomiast no to ma swoją wagę, dlatego też idziemy w drewno. Polecimy normalnie jak wszyscy budowniczy kamperów w drewno. Zrobię taką teraz za chwileczkę stelaż, przymocuję to do ścian, pyk, pyk, pyk i będzie zrobione. No, mniej gadania, więcej roboty, nie? Ale łyk fanty jeszcze. Dobra, lecimy. Narzędzia. Idę do starego vana zobaczyć, na jakiej wysokości tam mamy łóżko. Bo tu mi wychodzi 78 cm. Teraz sprawdzimy na naszym pierwowzorze. Dobra. I
Tu mamy 80 cm. Dobra, jeszcze zmierzę sobie zbiornik z wodą. Zbiornik na czystą wodę będziemy mieć na nadkolu. On taki duży. Zbiornik na wodę ma 67 cm wysokości. Będzie dobrze. Przyniosłem też zbiornik na wodę, kupiłem taki zbiornik na nadkole. Niestety nie jest on idealnym zbiornikiem, bo on powinien być posunięty tam dalej do tyłu, przynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj jest wycięte to miejsce na koło. Natomiast jeżeli bym go tak posunął do przodu, to on by wszedł do kuchni naszej. Byłby po prostu gdzieś dotąd, a tutaj mamy mieć lodówkę, kuchenkę i tak dalej, więc no musiałem go posunąć maksymalnie do tyłu, przez co tutaj się wytworzyła taka, no wytworzyło dość dużo miejsca, ale nie zmarnuję tego miejsca, tylko postaram się włożyć tutaj pompę do wody i zbiornik wyrównawczy. Ale najpierw, zanim zacznę w ogóle to robić, to muszę wywiercić dziurę i zamontować zawór, przez który będzie leciała woda do naszej instalacji. No i luks. Tam jest przykręcony zawór do wody, odpływ. To jest taki zawór spustowy, że można po prostu sobie wyzerować, no otworzyć kurek i wtedy woda wylatuje na dół. A tu mamy śmieci. Et voilà. Ani jednego śmietka już nie ma. Teraz przetestujemy nasze nowe rozwiązanie. Ogólnie to nie polecam nikomu takiego zbiornika, ale że się już nie dało go zwrócić, to go zamontuję. Ale normalnie jakby ktoś budował z was wana, to nie kupujcie czegoś takiego, bo to się w ogóle raz, że nie opłaca, a dwa jest to koszmarnie w montażu. Zwykły, normalny zbiornik. Może nie na wodę, ani na kapustę, ale jakiś taki zwykły zbiornik do kampera na plast kwadratowy i dobra, lejemy. Dobra, trzymam tu, bo to mi się wylewa. Idealnie, suchosieńko. A teraz się przetestuje ten zrzut wody. Kupiłem sobie taką formatkę, czy to jakiś taki przyrząd do wiercenia otworów, bo zobaczyłem na amerykańskim vlogu jednym, że gość tak właśnie budował meble i nawiercał otwory, ale jeszcze tego w życiu nie robiłem. Niby tak? Idę zobaczyć, idę zrobić test.
o to chodziło. Coś robię źle. Jedyne co się wysypało to metalowe jakieś opiłki. No nie, no co to w ogóle jest? Takie coś mi wyszło. To jest daleko od tego co widziałem na filmie. Co robię źle? Ktoś wie jak się to obsługuje? Napiszcie mi, bo ja coś tu robię źle. No brzydko to w ogóle. Niby jest dziura, ale... Dziwne. Coś tu jest nie tak. Kolejny dzień zmagań z budową kampera. Wczorajsza moja praca nad stelażem łóżka, stelażem z drewna, drewlarzem z łóżka, dla łóżka, musiała zostać po prostu zdemontowana, ponieważ musiałem zdjąć ten zbiornik jeszcze i wyciąć dziurę na wlew do wody. Po lewej stronie również się tutaj porozmieniało, zdjąłem to wszystko co zamontowałem wcześniej, bo jeszcze musiałem zamontować wlew do prysznica oraz kratkę, przez którą będziemy się podłączać do prądu 230 na kempingach oraz w... no, głównie to na kempingach. Będę teraz podłączał zbiornik i całą instalację wodną. Mam już zakupioną pompę. Pompa ma 3 bary. To jest taka niemiecka pompa ciśnieniowa firmy Lilie. Z filterkiem takim malutkim, który zatrzymuje kamyki. Będziemy mieć lepszy filtr, będzie też zamontowany taki normalny filtr domowy i będzie jeszcze taki zbiornik wyrównawczy, zbiornik ciśnieniowy, dzięki temu zwiększa się żywotność pompy oraz jest lepsze ciśnienie w układzie. Jeden taki tip, bo widzę na niektórych filmikach na YouTubie, że niektórzy to źle montują, to nie może być tak zamontowane, nie może być tego tak zamontowane, tylko to musi być pionowo zamontowane, żeby to działało prawidłowo. Bo widziałem parę filmików, gdzie ludzie to po prostu tak montują. O, tak. Nie tak się to montuje, tylko tak. Całość instalacji na kablach, na rurach polietylenowych, na szybko złączkach, wystarczy to po prostu wcisnąć i tara, już jest zrobione. A jak się źle zrobi, to może to odłączyć. Bardzo fajna sprawa. Droga, ale fajna. We'll be right back.
Pomyślałem, że jeżeli pompa jest pod spodem zamontowana pod zbiornikiem i ona wydaje dosyć duży hałas, a jeżeli zbiornik będzie pusty, to ten hałas będzie się rozchodził po tym zbiorniku jak po pudle rezonansowym. Dlatego też znalazłem takie resztki ścinki pianki kauczukowej, maty takiej kauczukowej i oklejam po prostu od spodu i jeszcze mam taką jedną matę półcentymetrową i okleję po prostu tutaj całe to pudło, tak żeby się ten hałas nie rozchodził po wnętrzu. No i wiadomo, nie, jak to działa, jak po prostu perkusja. Mamy zrobione. Zbiornik na wodę czystą już jest zamontowany. Wlew, filtr jeden, filtr drugi, pompa, zbiornik wyrównawczy. Tip top. Wszystkie rzeczy, które miałem zamontować do wody, są już zamontowane. Oczywiście jak przyjdzie czas montażu kuchni i łazienki, no to wtedy tam jeszcze będą baterie i tak dalej, więc jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest boiler do zrobienia, ale boiler ma przyjść dopiero za kilka dni, bo teraz w ogóle w Europie jest problem z boilerami tymi Dometica. Po prostu ich nie ma, więc wszyscy czekają, ale dostałem informację, że w poniedziałek mają zostać wysłane, więc trzymajcie kciuki, żeby na Dzień Dziecka przyszła paczka. Natomiast z dobrych wiadomości to przyszła paczka wreszcie z zbiornikiem na szarą wodę. Więc będę go montował i będę się tym zajmował teraz, ponieważ tak naprawdę ten zbiornik, jego brak spowolnił całą naszą budowę, bo nie mogłem zabudować podłogi, dopóki nie zamontowałem zbiornika, bo trzeba przewiercić się przez podłogę. I dopiero w momencie, kiedy już będzie zamontowany zbiornik pod podłogę, to wtedy ruszy budowa i wtedy już po prostu zacznie się już bez zbędnego przekładania na później. Wszystko będę po prostu po kolei robił. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku, na który już Was teraz serdecznie zapraszam. Zanim zakończymy, to jeszcze Wam pokażę kilka scen, które no nie do końca wyszły zgodnie z planem, czyli takie zakulisowe nasze wpadki. To sobie zobaczycie za chwilę, natomiast jeszcze mam taką prośbę, zanim się z Wami pożegnam, chciałbym Was zaprosić do obejrzenia tego odcinka z Parków Narodowych. To jest nasz poprzedni vlog z poprzedniej niedzieli. Nie wiedzieć dlaczego, YouTube po prostu nie pokazał tego filmu większości z Was i dlatego też podejrzewam, nie widzieliście go jeszcze. A film jest przepiękny, jest to jeden z najpiękniejszych filmów, który powstał na naszym kanale. Zaraz po Camino, jest to moim zdaniem no na drugim albo trzecim miejscu, w zasadzie to nie wiem co jest na drugim, więc to jest na drugim. Pięknie zrealizowany film o parkach narodowych w Karpatach, o Bieszczadzkim, Magórskim oraz trzech parkach narodowych po stronie ukraińskiej. Więc jest bardzo dużo pięknych widoków, latanie dronem, piękna melodia, historia, no po prostu fenomenalny. Odpowiedzialna za ten film była Kasia od samego początku, więc możecie się spodziewać, że jakość jest fenomenalna. Każda sekunda tego filmu jest po prostu dopracowana na najwyższym standardzie. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu. On się wyświetli na sam koniec w polecanych. Ewentualnie możecie gdzieś sobie o tutaj kliknąć. To on się tam po prostu, no, otworzyć się go w nowym oknie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dajcie łapkę w górę. Możecie też napisać jakiś fajny komentarz. I widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejną niedzielę. Do zobaczenia. Bajo. Pa. Aha, no, nie wyłączajcie jeszcze, no, bo będą za chwileczkę te sceny śmieszne. Pa! Przymierzyłem sobie okno i wygląda świetnie, jest po prostu bajeczne. Już się nie mogę doczekać, aż zanosi się na burzę. Nie mogę się doczekać, aż pada? Nie. Ech, Jezu, sorry, jestem po prostu zdenerwowany. Czuję deszcz na mojej głowie. Nie. Pada? Nie pada. Pada, nie pada, nie wiem. Ma burza być za chwileczkę. Kochani! Kochani, teraz tak. Żeby się pozbyć tych nierówności, należy po prostu wyszlifować środką drucianą.
Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wam pokażę, co. Dobra. Chodź na kawkę! Idę!